Zdarzają się nam pacjenci z tak zwaną wiotkością stawową. Charakteryzuje się ona tym, że pacjent może wykonać większy zakres ruchów poszczególnymi stawami niż tak zwana norma. Głównie chodzi tu o przeprosty w stawach kończyn górnych i dolnych. Ta cecha jest genetycznie uwarunkowana. Najczęściej, jeżeli w rodzinie występuje, to mamy skłonność do szybszego zużywania się narządu ruchu. Stąd pacjent musi pamiętać, że mając objawy wiotkości stawowej, może borykać się z dolegliwościami ze stawu w obrębie kończyn górnych i dolnych. Tu warto pamiętać, że wiotkość stawowa wynika z genetycznego uwarunkowania budowy kolagenu, ale jest to tylko i wyłącznie zwana stabilność bierna. Wszystkie stawy dodatkowo są jeszcze stabilizowane czynnie, a tutaj rolę odgrywają mięśnie. Dlatego, tak jak nie mamy wpływu na stabilność bierną, możemy mieć wpływ na stabilność czynną. Czyli należy pamiętać o tym, że przy wiotkości stawowej pacjent powinien dobrze dbać o swoją mięśniówkę, aby mięśnie dodatkowo stabilizowały wiotkie stawy.